Nazywam się Jakub Szynler i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiaj będzie obróbka formy do karbonu, znaczy się do włókna węglowego. Tak jak pamiętacie w jednym z ostatnich filmów, w filmie na trzylecie kanału, znaczy w filmie, w którym kanał miał 3 lata, pokazywałem Wam mojego sprytka, taki samochód, który sobie kupiłem, nazwany sprytkiem szyndlerowozem. No i mówiłem tam chyba, albo nie wspomniałem, nie jestem pewien, że chciałbym zrobić karbonowe łopatki. No i poprosiłem chłopaków z PRZ Racing Team o pomoc, bo wiem, że oni się znają na karbonie najlepiej z osób, które znam. Zresztą zrobili cały monokok, więc to coś znaczy. Czy by mi nie pomogli, czy z takiej formy nie ulepiliby mi czegoś, więc dzisiaj taką formę sobie w ProLabie wykonamy. Zapraszam do oglądania. Model we splicie był w miarę prosty do zrobienia, to raptem dwa kształty i wycięcie w odpowiedni sposób, dodanie promieni. Teraz kwestia obróbki. Zacznę od planowania, mimo tego, że nie jest mi ono potrzebne, to chcę zobaczyć, czy kostka wyda. To jest taki dobry nawyk. Zrobię sobie otwór centralny, żeby w przyszłości móc się zabazować, jeżeli chciałbym wrócić do obróbki tego detalu. I wykopię sobie obie boczne strony, jak też z grube już samego gniazda, podcięcie promieni w narożach mniejszym frezem i wykończenie całości. Będą użyte raptem trzy narzędzia, jak widzicie. Pierwszy z nich to 16 R2. Dlaczego R2, a nie na przykład na ostro? Dlatego, że chciałbym od razu te ścianki, nazwijmy to górne, zostawić po tym frezie. Tam nie musi być nic zrobione dobrze, one nie muszą być gładkie. Chodzi o to, żeby one nie przeszkadzały później. Więc raz, dwa wykopiemy je sobie stosunkowo małą warstwą bokiem, po to, żeby ta obróbka była od razu zgrubno kształtująca, bez wykończenia. I żeby od razu zostawiło jako tako promyczki tam całkiem dobre. I tym frezem też, jako że to mój jedyny frez palcowy w tym projekcie, wykopię zgrubnie gniazdo. Oczywiście on zostawi bardzo duże promienie w narożnikach, dlatego warto będzie podkopać je czymś mniejszym, w tym wypadku kulą szóstką. I tutaj ważna rzecz, oczywiście we splicie pokolorowałem sobie frezy, tak żebym widział, gdzie ta kula szóstka zbiera, a gdzie nie. I dzięki temu też wiedziałem, jak dużo materiału muszę wybrać nią, żeby później kolejny frezik dał radę. No i niestety już widzę, że nawet na symulacji nie da rady, bo to kula dwójka, która przy wysięgu 10 po prostu się nie mieściła w tej oprawce, więc wrzucę sobie bardzo szybko sprawdzanie kolizji i dam mu 2 mm od oprawki do detalu. To tak bezpiecznie, żebym bardzo się nie musiał stresować. I wyszło mi, że troszeczkę powyżej 20 mm musiałbym to narzędzie wystawić. Kulka dwójka na trzonku trójce wystawiona 20 mm nie jest może idealnym rozwiązaniem, ale czasem jedynym. Gdyby nie termokurcze, no to w ogóle oczywiście byłoby to niewykonalne, także termokurcze przydają się też czasem na zwykłych trzyosiówkach. To nie jest tylko narzędzie do 5-osiówek, a właściwie oprawka. Narzędzie tak w ogólnym oznaczeniu. Koniec końców udało mi się natomiast znaleźć oprawkę troszkę cieńszą, oprawkę typu slim, więc mogłem ten wysięg skrócić do 12 mm, a 12 mm na trzonku trójce. No, powiedzmy, że nie jest źle. Jak na kulę to jest ok. Na zgrubę jakąś to by było pewnie za mało. Inna rzecz, że to jest tworzywo, to jest ProLab. Nawiasem mówiąc, bardzo dziękuję firmie PMC za to, że podratowali mnie tym ProLabem. Gdyby nie oni, to bym nie miał z czego tego zrobić, także pozdrawiam Was serdecznie, panowie, i dziękuję jeszcze raz. Część obróbkowa, jak zawsze, pomiar zwykły na środku, sekwencyjny, żebym mógł jednym kliknięciem zmierzyć trzy narzędzia i wiem, ta szesnastka nie zmierzyła się poprawnie, bo zmierzyłem jej środek, a nie koniec ostrza, ale to są różnice mikronów, może setek. Szczerze mówiąc, na moje potrzeby tutaj jest całkiem ok. Założyłem sobie kostkę na niskich podkładach, po to, żeby ją dobrze złapać i obrobiłem sobie na początek górną powierzchnię, oczywiście po obniżeniu bazy po pomiarze, no bo kostka była trochę nierówna, więc pięć trzeba było się obniżyć. Zrobiłem sobie otwór centralny i zrobiłem sobie obróbkę z zewnątrz, po to, żeby łapiąc wimadle mieć pewność, że łapię zawsze za równoległe do X-a powierzchnię. Podmieniłem podkłady na inne, wrzuciłem kostkę, nawet nie dobijałem, wyciągnąłem podkłady, bo tutaj ta równoległość nie jest dla mnie aż tak istotna, jakby góry do dołu. I zmierzyłem sobie bazę od nowa. Zakładam, że nigdy więcej tej formy nie będę już zakładał, natomiast no, niechaj sobie będzie. Na pierwszych przejściach oczywiście dobieranie parametrów. Jakby we splicie wpisałem cokolwiek, a teraz na słuch, na oko, na wiór, na obciążenie patrzyłem, jak się to zachowuje. I koniec końców większość obróbki jest robiona na 15 tysiącach obrotów i na 10 metrach posuwu. Całkiem ładnie to szło, nie narzekam, było ok. Przestawię Wam troszeczkę kamerę, bo ten widok nie był ok. I postaram się tą kamerę kilka razy przestawić, tak żebyście mieli podgląd z różnych jakby opcji. Thank you.
Zgodnie z symulacją oczywiście wszystko leci, natomiast nie będę Was męczył, bo obróbka zajęła około 40 minut, tak sumarycznie po podkręceniu parametrów, więc puszczę Wam tylko kawałki, a reszta będzie znacznie przyspieszona. Niestety obróbka tworzywa zawsze generuje dużo wiórów, a te wióra też się bardzo lepią. Jak widzieliście, przez chwilę nie było widać nic, stąd też będę sporo przedmuchiwał zarówno obiektyw, jak i detal, jak i szyby, żeby widzieć, co się dzieje. Obróbka obu stron, po to, żeby zrobić zgrubne wybranie pod kulę i możemy lecieć z kulą. Na kuli coś mi od początku nie pasowało. Jakby w momencie, kiedy zacząłem podkręcać jej parametry, a doszliśmy docelowo do takich samych parametrów, jak mieliśmy na poprzednim narzędziu, czyli 15 tysięcy obrotów i 10 metrów posuwu, ona coś bardzo w narożnikach mi zwalniała. No i co to może być? Pamiętacie? HSM jest włączony, ale nie była ustawiona poprawnie gładkość domyślna. Gładkość domyślna była ustawiona na średni, a przy obróbkach w takim tworzywie na dalej nie takich kosmicznych posuwach zdecydowanie może być na zgrubny i nie będzie żadnej różnicy w wykończeniu powierzchni. I po podmianie settingu już powinno być widać delikatną różnicę. Też szkoda, że nie jest to maszyna serii SS, działałoby to szybciej, ale nawet zwykła FF1 jakoś sobie radzi. No i przyszedł czas na wykończenie. Zacząłem bardzo powolutku, jak zawsze, a później podkręcałem sobie parametry, aż doszedłem do takich, które mi się podobały już pod kątem samej obróbki. W tym wypadku były to 4 metry posuwu na 15 tysiącach obrotów, no bo ten press jest troszkę malutki, on bierze całą szerokością i jest jednak sporo tego kopania tutaj na tych powierzchniach. Efekt końcowy wyszedł taki.
Górna powierzchnia, ta, która jest niepotrzebna, jest oczywiście no, dość pozamkowana, bo to był frez tylko R2, a nie jakaś tam duża kula, co oczywiście byłoby lepsze, ale nie jest mi to do niczego potrzebne. Natomiast założenie obiektywu makro i zbliżenie się na tą powierzchnię faktycznie formującą pokazuje, że ona wyszła bardzo dobrze. Nie widać żadnych przejść narzędzia, nie widać żadnych niedoskonałości. Nawet w narożniku, który był narożnikiem zupełnie na ostro dla tego narzędzia, czyli on, to był narożnik R1 z zakrągleniem na dole R1, a to była kulka R2. W dalszym ciągu wyszedł bardzo ładnie i ja jestem bardzo zadowolony. Zobaczymy teraz, czy chłopaki z PRZ Racing Team będą w stanie z tego zrobić łopatki zgodnie z planem. Dzięki ślicznie na poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał się podobał i nauczyliście się z niego czegoś nowego. Niestety jeszcze ich nie mam gotowych, bo to troszeczkę trwa, a film już chcę wydać. Ale gdzieś tam we wrzutach społecznościowych pokażę Wam, jak one wyszły, jeżeli wyjdą, jeżeli mój projekt w ogóle był poprawny. No bo nie boję się, czy oni to zrobią dobrze, boję się, czy ja to zrobiłem dobrze. I może zobaczycie dzięki temu gotowy efekt, zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Jeżeli materiał Wam się podobał, jak zawsze zapraszam do lajkowania, subskrybowania, czy dzielenia się linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie to ale w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.